ale do wiekuistych przeznaczeń, które Bóg przygotował każdemu z nas. I przez Syna mówi, że pragnie, aby nikt nie zginął. Trzeba to dzisiaj przemodlić i zrozumieć. Wniebowzięcie to już nie tylko przywilej Maryi, ale jak określała dawna teologia w ten sposób, ale znak stylu Boga, który wywyższa pokornych, a także jest to znak przeznaczenia człowieka, które nie jest zatraceniem w nicości, ale pełnią jego życia w Bogu, aż po obleczenie się w radość zbawionych i nieśmiertelność jako uczestnictwo w życiu Boga samego. I wreszcie, wniebowzięcie to nie jest porzucenie ziemi przez Maryję i ucieczkę od rzeczywistości i wartości życia ludzkiego. To jest nowa jej obecność, Dziewicy Maryi, pośród wiernych Chrystusowego Kościoła. Jest także współdziałaniem z Bogiem w udzielaniu nam życia łaski, a wówczas winniśmy się czuć zobowiązani do świadectwa codziennego życia wiary na wzór Maryi. W zakończeniu naszego rozważania biblijno-teologicznego nie wolno nam zapomnieć o 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zatajanej przez długie dziesiątki lat jako cudzie nad Wisłą sierpnia 1920 roku. Przyznam się, że na egzaminie maturalnym zadano mi bardzo ostre pytanie. Czy miał sens ten cud? Czy to nie jest dewocja polskiego narodu? Czy miała sens wojna polsko-bolszewicka? Ta wojna nie zaczęła się na polskiej ziemi. Trzeba było bronić ojczyzny, wiary i Kościoła. Przypominamy, że wówczas w stolicy pozostał tylko nuncjusz apostolski, Achilles Radki, późniejszy papież Pius XI i przedstawiciel Turcji. Dlatego nikogo nie dziwi fakt z obrazów, które z woli papieża Piusa XI zostały namalowane w kaplicy w Castel Gandolfo. Cud obrony Jasnej Góry i cud nad Wisłą. Oba szkice autora znajdują się w naszej archikatedrze jako swoiste wotum. Zakończmy wierszem poety Kazimierza Józefa Węgrzyna. Mając w sercach i w oczach modlitwę papieża emeryta seniora Benedykta i papieża Franciszka, którzy klęczeli przed tym obrazem Maryi Częstochowskiej Jasnogórskiej w Castel Gandolfo. Matko Boska Częstochowska, któraś niejedno widziała, gdy w ołtarzu wśród historii na wiernych czekałeś. Przechodziły pokolenia pod klasztorne mury, choć się nieraz gromadziły groźne dziejów chmury. Ty zdrajcom i banitom rzucałaś wezwanie, czujnie w oczy zaglądałaś, zadając pytanie, które często z dna sumienia wskazywało drogę, jak ojczyznę trzeba łączyć z narodem i Bogiem. Matko Boska Częstochowska, ubrana wotami, co dzień bielą i czerwienią. Módl się za nami. Amen.